Witam Państwa serdecznie w piątym dniu, a więc ostatnim, pierwszego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Jesteśmy po przedpołudniowej sesji, w której jak zwykle prezentowało się 8 pianistów. Jako pierwszy wystąpił Hin-Yat z Chin, 22-letni pianista. No i chciałbym skomentować jego wykonanie Nocturnu G-dur, opus 37, numer 2. Ja rozumiem, że utwory w szybkim tempie grane są za szybko, ale żeby nie znaleźć właściwej miary w wolnym utworze, tak poetycznym jak ten Nocturn, to jest to poważny błąd. Proszę Państwa, ta tolerancja wobec tempa nietrafionego u Fryderyka Chopina jest bardzo minimalna. Stąd warto przypomnieć określenie włoskie tempo giusto, czyli właściwe tempo, a ponieważ w języku włoskim giustizia to jest sprawiedliwość, tempo giusto w istocie oznacza tempo oddające sprawiedliwość dziełu, to znaczy pozwalające przemówić dziełu w pełni jego prawdy. I jeżeli to tempo jest za szybkie, niewłaściwe, to właściwie z nokturnu pozostaje tylko zewnętrzna skorupka dźwiękowa, a dusza ulatuje niestety. Więc ma rację łacińskie przysłowie tempus est optimus magister artis, że czas jest to najlepszy mistrz w sztuce, a szczególnie w sztuce muzycznej, sztuce egzystującej w czasie. Ale jaki czas jest tym najlepszym mistrzem? No właściwy czas, słuszny czas. Tyle tytułem pierwszego występu pana Hin-Yat. Potem wystąpił dobry pianista angielski, Alexander Ullman, lat 24, kształcący się w uczelniach brytyjskich. Zagrał dość ciekawie Etude Gesdur z opusu 10, numer 5. Ma lekką rękę, lotne palce, więc etiuda wypadła błyskotliwie. Starał się różnicować od strony artykulacyjnej i kolorystycznej plany w etiudzie e-moll z opusu 25. Może czasem niepotrzebnie dźwięk był zbyt dociążony, ale też bardzo ciekawa koncepcja etiudy. Natomiast stworzył nastrój piękny w Nocturnie Esdur, 55 opus. Tym nocturnie, który pozostaje w naszej pamięci z pierwszego etapu z konkursu 1975, pierwszego etapu Christiana Zimmermana, też grał ten nocturn. I właściwie można by powiedzieć, że to było wykonanie dobre, ale nie genialne. Czego brakowało do tego zwieńczenia właśnie? Mianowicie brakowało odpowiednio słuchanego planu basowego, bo to jest nocturn na 12 ósmych i on pulsował wewnętrznie tymi właśnie ósemkami. Gdyby przyjął inny modus pulsu, mianowicie każdą triolę potraktował jako stopę pulsu, to wtedy ten nocturn jakby zatrzymał się w czasie. Bo proszę zwrócić uwagę, że sam Chopin daje wskazówkę lento sostenuto, to znaczy bardzo wolno, powstrzymując. A zatem to nie są ósemki w istocie, tylko jest to wygenerowany przez te triole ósemkowe akord. Spokojnie położone plamy harmoniczne i w takim duchu wykonany nocturn byłby zjawiskiem na pewno fascynującym. Kolejny występ, Chao Wang, lat 25, Chiny. Proszę Państwa, no chciałbym tutaj zwrócić uwagę, ponieważ tak wiele etiud w tym pierwszym etapie, gdy chodzi o wykonanie, pozostawia wiele do życzenia. Wobec tego, na czym polega na przykład błąd, czy też niedoskonałość, daleko idąca niedoskonałość w wykonaniu etiudy Gismol z opusu 25, numer 6. Otóż tam mamy te iryzujące tercje, wibrujące tercje w prawej ręce, ale
Bardzo często, a tutaj mieliśmy do czynienia ze skrajnym przypadkiem negatywnym, niestety, pianista skupiony jest na tych tercjach, natomiast plan lewej ręki właściwie funkcjonuje na peryferiach jego uwagi, a tymczasem istotą tego dzieła jest ta lewa ręka. Więc ja myślę, że w ogóle niewłaściwie jest ta etiuda przez wielu ćwiczona, ponieważ ćwiczą oczywiście razem, no i ta lewa tam jakoś tam biega sobie, dopełniając tylko te tercje. Natomiast ćwiczenie tej etiudy powinno zakładać wypolerowanie tej lewej ręki. Lewą należy traktować jako samoistne zjawisko dźwiękowe, jako samoistne piękno. Należy ją tak ukształtować i wymodelować w ćwiczeniu osobnym. Kiedyś profesor Tadeusz Wroński, który może być postrzegany jako sumienie polskiej pedagogiki, nie tylko wybitny pedagog skrzypiec, ale też właśnie intelektualista, mówiący i piszący bardzo ciekawie o technologii pracy, zapytany przez pedagogów na jednej z konferencji, jak należy ćwiczyć miejsca trudne, odpowiedział: miejsc trudnych w ogóle nie należy ćwiczyć, tylko należy je doprowadzić do poziomu łatwości i dopiero na tym poziomie ćwiczyć. Co to znaczy doprowadzić do poziomu łatwości? Przypomina mi się w tym kontekście świetna praca Kartezjusza. Muzycy może mniej czytają Kartezjusza, ale tutaj byłaby ta recepta nieoceniona, reguły kierowania umysłem. I on pisze, że cała metoda polega na rozłożeniu i zwróceniu uwagi na to, na co należy zwrócić uwagę. A więc wypracujmy, nadajmy piękny kształt tej lewej ręce od strony artykulacyjnej, od strony harmonicznej, od strony dykcyjnej, takiej właśnie retorycznej. Grajmy tę lewą rękę, jakby to był samodzielny utwór, bez prawej. Zachowajmy też elastyczność agogiczną, piękno frazy, oddechy, a dopiero kiedy lewa ręka nawyknie do tego, żeby czynić z tego planu arcydzieło, dopiero na to nałóżmy te tercje, stworzymy arcydzieło. Kolejna postać tego przedpołudniowego przesłuchania, pan Chu Tong. Też pewien negatywny przykład, jak nie należy grać muzyki Chopina, a w szczególności tej muzyki, która akcentuje czynnik wokalny, właśnie czynnik śpiewności. No, Nocturne Hadur, ten piękny nocturn z opusu 62, grany zupełnie niewłaściwym dźwiękiem, a więc nieśpiewany, a więc dźwięk dziubany po prostu. Tutaj przywołam taką maksymę Georga Filipa Telemana, no, który był wielkim kompozytorem późnego baroku, ale też człowiekiem uniwersytetu, intelektualistą, też piszącym mądre rzeczy. Napisał coś takiego: we wszystkich sprawach muzyki śpiew niechaj będzie fundamentem. Jeśli więc komponujesz, uczyń śpiew pierwszym dzieła elementem, a jeśli grasz, śpiewaj. Śpiewaj instrumentem. Przypomnę tę pierwszą frazę. Jeśli więc komponujesz, uczyń śpiew pierwszym dzieła elementem. Myślę, że nikt lepiej, nikt doskonalej nie zrealizował tego postulatu w muzyce romantyzmu jak Chopin, który właśnie uczynił śpiew jako zasadę zasad swojej muzyki. Nikt tak nie wcielił ducha śpiewu w instrument, który w istocie jest instrumentem perkusyjnym, bo tu źródłem dźwięku jest uderzenie młotka o strunę. Ale właśnie Chopin domaga się tego, by spoza dźwięku instrumentu zabrzmiał głos, głos śpiewającego człowieka. Uczyń śpiew pierwszym dzieła elementem, a jeśli grasz, śpiewaj, śpiewaj instrumentem. A więc nocturn jest przede wszystkim terenem tego cudownego śpiewu chopinowskiego, czego tutaj oczywiście zdecydowanie w występie pana Chu Wanga zabrakło.
Potem z kolei Polak, Andrzej Wierciński, niespełna 20-letni, właściwie wychowanek pani Anny Jastrzębskiej-Kwin w warszawskiej szkole imienia Zenona Brzewskiego, a już od pewnego czasu student Akademii Katowickiej w klasie fortepianu profesora Wojciecha Świtały. Właściwie mogę powiedzieć, że był to pozytywny występ. Artysta o dość dużym talencie, też pewnym potencjale rozwoju, dopiero jest właściwie w pierwszej fazie studiów. No i właściwie scherzo bemol zagrane w sposób taki wirtuozowski, z rozmachem. Życzmy mu jak najlepiej, tym bardziej, że w tych eliminacjach, w tych konkursach stanowiących bramy wstępu na konkurs chopinowski pianista pokazał się bardzo pozytywnie. Po nim wystąpił, no niestety to była jedna z katastrof tego pierwszego etapu, Yuchong WU, niespełna 20-letni pianista z Chin. Też grał ten Nocturne Edurs opusu 62, ale właściwie padł w etiudach. Zarówno etiuda Gismol z opusu 25, jak i F-dur 10 z 8, no to była rzeczywiście porażka. Już w etiudzie Gismol właściwie do głosu doszedł lęk, jakieś przerażenie. Stąd artysta usiłował sklecić jakieś strzępy dźwiękowe dosłownie. No, w etiudzie F-dur, chyba już właśnie zdeprymowany tą porażką, dodatkowo jeszcze ukąszony szybkością, zadał śmiertelny cios etiudzie F-dur. A co ciekawe, że grał potem scherzo cismol, opus 39, i właściwie uświadomił sobie, że ten konkurs to już jest dla niego przeszłość. Wobec tego on już jest poza konkursem. Rzeczywiście czasem pojawiały się naprawdę pięknie wymuzykowane momenty. No i wreszcie dwa wieńczące dzisiejszą sesję przesłuchań występy, trzeba powiedzieć piękne występy. Najpierw Chińczyk Shi Cu, lat 21, który, rzecz ciekawa, kształci się od 5 lat w Polsce, w Bydgoszczy, pod kierunkiem pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń. Ostatnio również pracuje pod kierunkiem owej profesor i Pawła Wakarecego, jej wychowanka, a także laureata poprzedniego konkursu chopinowskiego. Znowu Nocturne Hadur, opus 62. Pianista był absolutnie zasłuchany, zatopiony w poetyckiej treści tego dzieła, tak jakby chciał, w ogóle nie bacząc na konkurs, jakby chciał badać piękno brzmień, piękno pochodów harmonicznych, piękno zwrotów melodycznych. Jakby chciał nam powiedzieć, patrzcie Państwo, ile tu jest niezwykłego piękna, ile tu jest doskonałości. I to zasłuchanie, to zatopienie w muzyce nocturnu udzieliło się nam, słuchaczom. Etiuda C-dur, pierwsza z opusu 10. No, mówi się, że do tej etiudy trzeba mieć niezwykle szeroką prawą rękę. Te pasaże w interwale decymy, one rzeczywiście są niełatwe, ale ja myślę, że nie szerokość ręki decyduje tutaj o powodzeniu, ale jej elastyczność i lotność. I taką właśnie rękę pianista ma. Troszkę słabsza jest etiuda Amol w jego wykonaniu. Druga, chromatyczna z opusu 10. No jest to etiuda bardzo trudna. Właściwie ona ma 3 plany. Jeden plan to są te pochody chromatyczne w górę i w dół, grane połową prawej ręki, tymi słabymi palcami, 3., 4., 5., w dodatku są to palce nierówne, a trzeba prezentować idealnie wyrównany dźwięk. Druga połowa prawej ręki bierze udział w realizacji akordów, no i ta lewa ręka realizująca taniec stringendo. Rzadko kiedy niestety ta piekielnie trudna etiuda ma godne siebie wykonania.
No i Barcarolle, opus 60 w wykonaniu tego Chińczyka, piękna, powolnie kołysząca. Przy czym, podobnie jak w Nocturnie H-dur, tak i tutaj artysta, niezależnie od ujęcia całości, też pokazał nam piękno detalu, szczególnie tych króciuteńkich dialogów polifonicznych, dialogów głosów, bo trzeba pamiętać, że Chopin, zafascynowany muzyką Bacha, cały czas obcujący z Bachem, nie odkładający preludiów i fug z Woltem Peritters Klavier, też jest cudownym polifonistą, mimo tego, że jest to już epoka pobachowska, romantyczna. Ja bym tylko zwrócił uwagę na pewien modus rytmiczny, który tutaj w Barcarolle jest istotny, żeby starannie to wykonywać, mianowicie te sześć ósemek, gdzie na czwartej ósemce mamy podział na dwie szesnastki, tam, 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 ta, ta, tam, tam. Czasem się zlewają, a najważniejsza jest ta pierwsza szesnastka. One właściwie stanowią o takim bijącym sercu tego utworu. No i cudowne zjawisko, artysta, który kończył tę przedpołudniową sesję, Ike Tony Young, niespełna 18-letni pianista, reprezentujący Kanadę, już laureat 8 konkursów międzynarodowych, wychowanek świetnej uczelni amerykańskiej, Jewel School of Music, i pracujący również pod kierunkiem, uwaga, Dunk Tysona, czyli zwycięzcy konkursu chopinowskiego w roku 1980. To jest absolutne zjawisko w tym konkursie. Ike Tony Young, Nocturne Cismol, rzadko mający piękne wykonania, no tutaj bajecznie zrealizował, mianowicie te rozłożone w basie dźwięki potraktował jako wyłącznie plamę kolorystyczną, takie ciemne tło. Na tym ciemnym tle, gdzie właściwie wygasił ruch, czas został zatrzymany, błyszczała jak złota nić melodia sopranu. Przepięknie operuje światło cieniem. Etude C-dur, opus 10, numer 7, tę etiudę tercjowo-sekstową, zagrał leggerissimo, leciuteńko, zwiewnie, no po prostu jak poemacik artystyczny. Ja chcę zwrócić uwagę, że dopiero na takim poziomie ujawnia się istota etiud Fryderyka Chopina, bo oczywiście jest to wprowadzenie do arsenału środków technicznych koniecznych do muzyki Chopina. Muzio Clementi, kompozytor poprzedniej epoki, który wychował Johna Fielda, a więc takiego poprzednika Fryderyka Chopina, gdy chodzi o formę nocturnu, ten Muzio Clementi pozostawił potomności zbiór utworów, który nazwał Gradus ad Parnassum, to znaczy stopień na Parnas, prawda? Te etiudy są stopniami na Parnas muzyki Fryderyka Chopina. Jest to szkoła warsztatu technicznego, ale i artystycznego. Dopiero jednak, kiedy artysta wszystkie tajniki techniki, ale rozumianej bardzo szeroko, jako pełny potencjał środków artystycznych sobie przyswoi, to dopiero może zrealizować to, co odkrył w etiudach Fryderyka Chopina Robert Schumann, recenzujący ukazanie się tego tomu etiud w swoim piśmie No i Zeitschrift für Musik, kiedy powiedział, że etiudy Fryderyka Chopina to są twory par excellence poetyckie. A więc są one nie tylko środkiem do celu, do tego, żeby wspiąć się na poziom tych trudności, które implikuje muzyka Chopina, ale żeby będąc już na tym Parnasie głosić czyste piękno, czystą poezję. No i tak ta etiuda wspomniana tutaj, etiuda C-dur opus 10 zabrzmiała. Etiuda Amol na trąbce pocztyliona opus 25 numer 11 to było coś bajecznego, kiedy większość pianistów właściwie daje się porwać tym potężnym lawinom dźwięku. Wszystko to było przeźroczyste,
czytelne. Przede wszystkim artysta operował kolorem. Znowu kolorem, różnicując kolor i właściwie cały czas wycofując się do niższych rejestrów brzmień, do dynamiki i tylko wybłyskując głośniejszym, jaśniejszym, pełniejszym blaskiem w miejscach kulminacji. No, absolutne zjawisko ta etiuda. No już o fantazji F-moll to właściwie nie mam co mówić. Cudownie wykonana, cała forma wspaniale ujęta, ale też w tej architekturze dźwiękowej ciekawa rzecz, że ten artysta ma talent i malarski, i talent właśnie takiego integralnego ujęcia w przecież trudnej formy, jaką jest fantazja F-moll. Wszystko jest tutaj zhierarchizowane. W tej opowieści dźwiękowej mamy na proscenium, by tak powiedzieć, myśli główne, mamy trochę z dystansu ukazane wtrącenia, dopowiedzenia. No, wydaje mi się, że nikt chyba dotąd jeszcze w tym konkursie tak cudownie nie operował światłocieniem, jak właśnie ten młodziutki Chińczyk, ale z Kanady, Iketon Yang. No, przypomina się malarstwo Rembrandta, gdzie z tego ciemniejszego tła, z tej nocy kolorów wybłyskują te rozświetlone prawda, plany pierwsze, plany główne. Wspaniała perspektywa światłocienia, wspaniałe zróżnicowanie koloru. To jest malarstwo dźwiękowe. No, chciałbym, żeby ten artysta był jednym z triumfatorów tego konkursu, a myślę, że moje życzenie pewnie i będzie się mogło spełnić, jeśli tylko, a tego artyście życzmy, bo to jest bardzo trudna rzecz w konkursie, żeby utrzymać tę formę przez kolejne etapy. Cudowne jest spotkanie ze sztuką takiej miary. Wtedy dopiero odkrywamy wielkość, niedoścignione piękno muzyki Fryderyka Chopina. No i na tym polega wartość tego cudownego konkursu.